Cześć kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie i zapraszam na film, w którym opowiem Wam troszkę o kąciku dla mojego synka. Serdecznie zapraszam do oglądania. Kącik Jasia jest niewielki, natomiast z doświadczenia wiem, że dla noworodka nie potrzeba dużo więcej. Spokojnie myślę, że się tutaj pomieścimy i że będzie nam wygodnie i praktycznie. No i od razu zacznę od opowiadania, co jest gdzie. Na ścianie widzicie półeczki, zarówno one, jak i wsporniki pochodzą z Leroy. Myślę, że to jest taki sklep, który nam bardzo często towarzyszy w robieniu kącików dla maluszków, ponieważ Julcia również ma półkę z tamtego sklepu. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, jak wyglądał kącik Julci i jak wygląda teraz pokoik, to ja Wam wszystkie linki zostawię na dole. Na tej górnej półeczce mamy domek, który właśnie pochodzi z kącika Julci. On jest z Pepco i to jest półeczka w zasadzie, można ją zawiesić na ścianie, natomiast mi się podoba w takiej opcji po prostu dekoracyjnej, gdy ją kładziemy na inną półkę, jest też wtedy moim zdaniem bezpieczniej. W środku jest gwiazdeczka, która również pochodzi z Pepco, a jeżeli chodzi o ten drewniany klocek, to jest on ze sklepu Zuza Home. Na dole również widzicie drewniane klocki, one są również ze sklepu Zuza Home, tym razem imię naszego synka, czyli Jaś oraz gwiazdeczka. Sama wybierałam kolory i myślę, że to bardzo ładnie tutaj ze wszystkim współgra. Obok możecie zauważyć, że jest prawie identyczna półeczka, domek, w środku ma gwiazdki oraz taka lampeczka, która mi się bardzo spodobała i obydwie te rzeczy pochodzą z Pepco. Na komodzie widzicie kosz Mojżesza. Na początku miałam go nie kupować, natomiast znalazłam w super cenie na Alixie i stwierdziłam, że jednak kupię, ponieważ przy Julci nam się bardzo przydał. Poza tym, słuchajcie, zdjęcia w koszu Mojżesza wychodzą cudowne, maluszki w nich się pięknie prezentują i po prostu kosze są fotogeniczne, więc ja jako wielbicielka Instagrama nie mogłam sobie po prostu go odmówić. Kosz Mojżesza jest tutaj jednak tymczasowo, ponieważ później to miejsce zamieni się w takie miejsce do przewijania. Będzie tu przewijak, a także taki koszyk z najpotrzebniejszymi rzeczami do przewijania, czyli pieluszki, linomak, chusteczki, pewnie też jakiś pojemniczek na wodę, ponieważ myślę, że będziemy z początku używać tylko albo water wipesów, albo takich zwykłych wacików i wody. Z przewijaka póki co korzysta Julcia, dlatego też nie zabierałam go tutaj, żeby nie zagracał nam przestrzeni. Jeżeli chodzi o komodę, to tym razem zdecydowaliśmy się na komodę, która posiada trzy szuflady. Ona pochodzi z Ikei. I ja Wam oczywiście zostawię linka na dole, zresztą do wszystkich rzeczy postaram się zostawić linki na dole, bo wiem, że później będą pytania. W każdym razie jest to komoda biała, która pierwotnie miała czarne gałki, ale wymieniliśmy je na białe, ponieważ wiedzieliśmy, że czarnych elementów będzie w tym kąciku bardzo mało i po prostu nie pasowałoby to do siebie. Na jednej z gałek wisi gwiazdeczka, jest to gwiazdeczka z AliExpress. Zaraz obok komody mamy fotel. Fotel uszak, który myślę, że będzie idealny do karmienia. Przy Julci wprawdzie karmiłam najczęściej na leżąco, natomiast nie wiem jak będzie teraz, nie wiem jak będzie mi wygodnie, więc postanowiłam, że fotel, który kiedyś był w pokoju Julci, przeniesiemy tutaj. Ja będę miała, wiecie, wygodę, swobodę, nawet do takiego przytulania się z maleństwem, odbijania po jedzeniu, a Julcia ma więcej miejsca w pokoju. Na fotelu leży podusia, butelka mleka, która jest z AliExpress. No i wisi także kocyk, w kolorze baby blue Lulalove. Między fotelem a komodą znajduje się lampa. Lampa pochodzi z Leroy i myślę, że przyda się szczególnie wieczorami i nocą, gdy to światło trzeba będzie zapalić. Teraz może kilka słów o kołysce. Naszą kołyskę dorwaliśmy oczywiście na OLX-ie. Kupiliśmy używaną, niestety była w kolorze brązowym, ale ja oczami wyobraźni wiedziałam, że w kolorze białym będzie idealnie pasować do naszego kącika i dlatego też została przemalowana. W środku mamy pełen asortyment, czyli kokon, który już miała Julcia, bardzo go polecamy, pochodzi od Betuli. Podusia ozdobna na samej górze również jest z tego sklepu i pięknie to wszystko razem wygląda.
Mamy także kołderkę od Gajki. Tutaj jest i podusia, i kołderka z wypełnieniem. I myślę, że na początku nie będziemy się nią przykrywać, ale będzie służyła nam jako taka mata. Na brzegu łóżeczka oczywiście czeka Whisper, który będzie uspokajał mojego synka. Nad kołyską znajdują się naklejki gwiazdki. Te naklejki znalazłam na AliExpress. Niestety Wam ich nie polecam, ponieważ już się odklejają od ściany, a jak widzicie, jeszcze synka nie ma z nami, więc nie wiem, co będzie później. Pewnie kiedyś zmienimy tą aranżację. Na razie podoba mi się, jak wychodzi na zdjęciach i po prostu jest tutaj na ścianie umieszczona. Jak widzicie, nasz kącik jest niewielki, ale moim zdaniem nie ma co otaczać się zbędnymi rzeczami. Mi się osobiście bardzo podoba i cieszę się, że właśnie wyszedł tak, jak sobie zaplanowałam. Dajcie koniecznie znać, co Wy myślicie. Tymczasem ja żegnam się z Wami i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia!